Nowa paczuszka. Radio. Prezydent. Prezydent. Bill, dokładnie. Malutkie, chyba takie jak Viveco. Przyszło z Lotosu, za punkty wziąłem. I będzie montowane w Janmarze 26. Zobaczymy co to, jak to. Ach, tu jeszcze gadżety do Iveco. Klamka prawa, bo oczywiście już zdążyli zepsuć. I tu kratka, bo kiedyś padła w czasie jazdy, bo tamka była. Na celejko ktoś przyczepił, więc kupiłem jakiś tam zamiennik czy coś, nie wiem. Montaż. No i zobaczymy. No. Radyjko takie jak... jak właśnie. Bo jest małe. Nie wiem, czy się to też dobrać. Jest nalepka. Obsługi, kto tam będzie to czytał. O, tak, to jest to samo radio małe. Wziąłem go za punkty, bo tam mi się skasowały punkty. Znaczy miały się skasować, ale tak naprawdę nic nie było ciekawego do wzięcia, więc akurat radio było. O, tutaj jest ten przełącznik. Akurat to radio stwierdziłem, że będzie najlepsze, bo albo przynajmniej się przyda. No i plan jest taki, żeby założyć go do Janmara. No, radio będzie w Janmarze 26. Mówię, może być tak, że zobaczymy, czy się tam przyda, czy nie przyda. Aczkolwiek jak się jeździ z wywrotką, czasami podjeżdża się, czy coś tam, jak się ustawić, no to zawsze może nie można przez radio coś tam sobie ustalić, jakieś tam sprawy. Większa większość. Radio ogólnie nie jest dużych gabarytów, tak jak mówiłem, to jest takie samo jak Viveco. Malutkie, tutaj jest myszka dla porównania. Czy nawet można porównać, to jest gniazdo do zapalniczki. No to duże. Ma 7 kolorów, można wybrać 7 kolorów, czyli będzie pasowało do każdego podświetlania, czy to w samochodzie, czy w, tak jak u mnie w moim przypadku, akurat teraz w koparce. Viveco właśnie zmieniłem sobie na zielone. Tutaj się zmienia kanały, no i ogólnie tam jest, można tam grzewać tym menu. Jest fajna rzecz, bo jest USB, ładowarka. Można sobie podpiąć telefon, ja często korzystam Viveco z racji tego, że mam iPhone'a i bateria tu jest jaka jest, więc często podpinam go do tego radia, żeby się ładował. Słuchamy, że mikrofon też ma przełączniki góra-dół, że można sobie kanały szybko zmieniać. Jakieś tam gadżeciki do usuwania. Oczywiście naklejka. Także radio jest fajne, bo jest właśnie malutkie. Wszędzie można schować. W Janmarze akurat nie ma za dużo miejsca, więc tak naprawdę gdzieś go tam będzie łatwiej wsadzić. Viveco też fajnie go wsadziłem do w taką jakby zaślepkę i tam rozciąłem, nawierciłem to, tam to wyciąłem. W sumie co prawda nie miałem czym i zrobiłem to jak, jakby to powiedzieć, na majstra WhatsAppa, czyli no pierdol. No ale tam siedzi, jest dobrze, trzyma się. No i co? No radio ogólnie tak patrzyłem teraz na Allegro, to jest jakieś 4,5 stówki. Tutaj mi się udało go za 12 tysięcy punktów wziąć, także tak jak mówię, tak naprawdę punkty i tak by mi przepadły, bo tam nie było co wziąć, a miałem tam jakiś termin. W ciągu 2 dni miałem wykorzystać te punkty, bo tam miały przepadać czy coś. No i stwierdziłem, że jeżeli jest to radio, to będzie najlepszą opcją. A jak nie, to gdzieś tam się go do czegoś zaaplikuje na pewno. Anteny nie było w zestawie, ale ja antenę akurat krótką mam, także nie będzie z tym problemu. No.
Myślę, że jakiś film się później dogra z montażu radia i co? A jeszcze Vivaco są też nowe gadżety, ale to może w następnym. Znaczy gadżety, no, trochę zmodernizowane. Akurat cieszy oko, bo tam to nic nie jest, to nie zmienia jakiegoś jego, jakby to powiedzieć, lepszy, żeby tam lepiej jeździł czy coś. Po prostu tak wizualnie dla oka w środku jest zmieniony obrotomierz. Czy założony obrotomierz, bo ogólnie go nie było. Także to tyle.